Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli widzicie mnie w garażu, a przede mną takie rzeczy, no to już wiadomo, że coś będzie majsterkowane. Ja jestem oczywiście poczciwy Kamil. Witam Was na moim kanale, moi drodzy. Można powiedzieć, że odcineczek kontynuujemy serię świąteczną, ponieważ w dzisiejszym odcinku zrobimy dla każdego z ekipowiczów prezent podarunkowy na święta. Będzie to prezent ode mnie, a jak ode mnie, no to wiadomo, że będzie zrobiony z właśnie takich rzeczy. Mamy tutaj bardzo dużo nakrętek, mamy jakieś łańcuchy, gwoździe, podkładki, klucze. No, pomysł jest dosyć ciekawy. Zobaczymy, jak wyjdzie jego realizacja. Ja tylko mogę Wam pokazać, jaki mam tutaj plan. Będę robił upominki dla naszych kochanych ekipowiczów. Pierwszy z brzegu, taki pajączek, proszę bardzo, zrobiony z łańcucha oraz z... no, z czegoś takiego. Także zabieramy się, kurczę, jest dużo pracy. Nie zrobimy dzisiaj wszystkiego, bo jutro będę musiał skończyć. Ale zaczniemy od ryby. Bo to będą takie figurki, można powiedzieć. Każda z takich figurek będzie stała na takim wyciętym kawałku drewienka, żeby to się w miarę ładnie prezentowało. No nie wiem, przynajmniej wizję mam taką, że przynajmniej wszystko powinno wyglądać dosyć ładnie i oczywiście, ale jak wyjdzie w praniu, nie wiadomo. Rybka jest dosyć prosta, wygląda ona mniej więcej... Czyli jest zrobiona z kluczy. Wstępnie, też żeby nie była za duża, zaczniemy sobie może... No to na środek możemy wsadzić 1/20. Z powrotem schodzimy... od 18. Wszystko będziemy łączyć, proszę Państwa, za pomocą ciepłego kleju, żeby nie bawić się w spawanie. Spawy są dosyć grube i nie mam spawarki. A jeżeli nie uda się ciepłym klejem, to w niektórych miejscach będziemy próbować lutować. To, proszę Państwa, trzeba będzie obciąć, to będzie ogon, on będzie tutaj. A czekaj, ja na początek spróbuję sobie tu zlutować, bo jeżeli lut pomoże, to ładnie będziemy mogli sobie w tych miejscach tutaj wszystko lutować i wtedy będzie się to trzymać, będzie ładnie wyglądać. Czy to zadziała? O, na przykład też nie miałem pomysłu, jakby co zrobić dla Pauliny, więc będzie szczotka. Szczotkę zrobimy z tego. Tutaj będzie rączka z nakrętek i będzie szczotka. Przecież nie wiem, czy to złapie, bo to jest jakiś dziwny materiał. No, nie chce się trzymać, cholerka. Więc z cyny chyba nic nie będzie w tym przypadku. W przypadku kluczy nie łapie. No niestety, dobra. Cyk. Tutaj będzie przytwierdzone. Jak ktoś dostanie ode mnie taki prezent, to wiadomo, że to jest prezent ode mnie. Z pierwszym poszło w miarę szybko i sprawnie. Co mamy drugiego takiego, co jest w miarę łatwe do zrobienia? No i ta kasówka w sumie będzie ok. I z blachy wycinamy to, to i górę z uszami. A nogi mogłyby być na przykład z tych... Dobra, to teraz będzie zabawa, żeby to wyciąć. Druga jest taka, dzięki temu teraz możemy sobie te łapki cofnąć trochę do tyłu. Dokładnie tak. I właśnie powycinać tutaj jakieś fajne pazurki. Łapki mamy gotowe, ponacinane tutaj, proszę bardzo. No właśnie, łapki, a nie pazurki trochę cieszy. Ale fajna sufcia, zobaczcie. Ja ją jeszcze później, kurczę. Dzioba jej brakuje tylko. Tak, dzioba jeszcze jej brakuje, trzeba dorobić dzioba. Ale od dołu też fajnie pa. Bo się od dołu łatwo przykleić. Co tu znowu odpada? No nie wierzę w to. O, no i teraz to nigdy nie puści. Tu już tak zasrane jest, że to nigdy w życiu nie puści. Proszę Państwa, przed Wami drugi z prezentów. Jest to sowa. Co prawda jeszcze nie dokończona, bo tak jak powiedziałem, na końcu będę wykańczał wszystkie rzeźby. To teraz pająk. Odciąłem co prawda tutaj normalnie kilka tych. Och, dobra. To się nazywa odwłok chyba, nie? Teraz tą mniejszą, ona... Czekaj, ile tu mam? Raz, dwa, 13. Teraz trzeba mu zrobić tego. Głowę. Robię pająka, który będzie dla Marcysi, ponieważ dla trąby będzie wąż. I robię, proszę Państwa, coś takiego. Do nóżek użyjemy tego aluminium. Tutaj robimy sobie tułów. Ten tyłek jest zdecydowanie za mały do głowy w tym momencie. Powinienem zmniejszyć o jeszcze jedno oczko. O, jakie ładne kółeczko się zrobiło samo, patrz. Dobra, kleję. Kleję, bo jest za ładne. Dobra, moi drodzy, robimy sobie malutki łącznik, bo będzie tutaj dużo zabawy z tymi nóżkami, a raczej tego nie chcecie oglądać, więc po prostu widzimy się, jak skończę dokładać nóżki. Niesamowity moment. Nie wiem, jak ten pająk wygląda od dołu, znaczy od góry, bo na razie położyłem go na pleckach, zastosowałem tu niesamowitą technologię podtrzymywania łapek. Właśnie to mu o tym mówiłem, a to spada w dół, kurczę, ale ja go u góry wzmocnię trochę, bo on tu się łamie w tym miejscu. Ja w ogóle myślę, żeby mu zrobić taki odwłok, taki bardziej wypukły, żeby po prostu tych nakręteczek dać więcej. Ale jak ja go teraz postawię, jak on się, kurczę, mu opada dupa. Fajnie wygląda pajączek, kurczę, i najlepsze jest to, że stoi prawie na wszystkich łapach.
Raz, dwa, trzy, cztery, na pięć łapach stoi. Dobra. Teraz myślę właśnie, żeby mu dodać tutaj troszeczkę na plecki, żeby wiecie, żeby to był takie bardziej, żeby był takie bardziej obły. Przed państwem pająk, który wędruje do Marcysi, a teraz zajmiemy się wężem dla trąby. Akurat na węża nie mam zdjęcia, nie mam planu, aczkolwiek sam sobie go wykminiłem. Jego dziób myślałem, żeby zrobić z tego uciąć. Jakby cały wąż, jego główny tułów będzie składał się, no dobra, z tych nakrętek, z tych większych. Na ogonie będzie sobie schodził do coraz mniejszych. Na końcu to najmniejsze, tylko po drodze jeszcze jakieś by się przydały. To by był ogon, to by był tu. Końcówkę mogłeś zrobić ze sztuki. No. I on ogólnie będzie taki zawinięty, żeby też się... Będzie taki zawijas, drugi zawijas i cyk. I myślę, żeby w ogóle jeszcze pomiędzy dawać podkładki. No i tutaj będzie p***u klejenia generalnie. Grzechotnik to jest. O, nie wiem co prostsze, chyba jeden z prostszych projekcików w sumie. Wąż jeszcze nie jest gotowy. Chcę, żeby był 3D. Tak, proszę państwa, dosłownie 5 minut mojej ciężkiej pracy i mamy węża 3D. Zobaczcie. Jebany! Proszę bardzo, to jest nasz wąż 3D. Tu jest jego głowa. Na głowie obraca mu się szyja. No i dołącza do naszej kolekcji. Jest to dla trąby. Dobra, zrobimy pędzel dla Pauliny, bo pędzel dla Pauliny będzie dosyć szybki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest plan taki, jako że Paulina nie ma, powiedzmy, jako takiej zajawy, z czymś, czym się tak mocno identyfikuje, ale jest studentką kosmetologii, a skoro kosmetyki, kosmetologia, na pewno często używa pędzelka, żeby zrobić sobie make-up, więc zrobimy jej po prostu pędzelek. Dobra, moi drodzy, oto wygląda tak pędzel dla Pauliny. Jako że sam pędzel był bardzo prosty do zrobienia i zajął mało czasu, więc stwierdziliśmy, że zrobimy tutaj jeszcze taką puderniczkę, w której, jak widzicie, jest puder w postaci malutkich nakręteczek. Tu jest oczywiście zakrętka. Pędzel stoi sobie na śrubkach. Aktualnie jest to zrobione dosyć tak tymczasowo, żeby tylko wam pokazać, jak to będzie wyglądać, ponieważ i tak jeszcze muszę dociąć deskę, doszlifować ją, ale niestety już nie mam czasu. No więc na dzień dzisiejszy tak wygląda nasza kolekcja prezentów dla ekipowiczów. Wydaje mi się, że jest naprawdę mega fajnie, a przede wszystkim najważniejsze jest to, że jest zrobione własnoręcznie i kurczę, myślę, że będą zadowoleni. A tymczasem kończymy dzisiejszy dzień. Wracamy dzień kolejny. No i moi drodzy, popatrzcie, tutaj mamy zrobionych kilka naszych niesamowitych rzeźb. Jest ich 5 tutaj na razie, ale ja już teraz będę tworzył kolejne 5 i myślę, że zaczniemy sobie od... O! Teraz zrobię krokieta. Mamy do zrobienia kosę z CS-a, mamy do zrobienia gwiazdy śmierci, mamy do zrobienia żółwia i jeszcze chyba jakaś jedna rzecz, która mi umknęła. I aparat. Dobra, uwaga, pierwsza rzecz dzisiejszego dnia została skończona. Taki metaliczny krokiet, zobaczcie. Tutaj znów mu trzeba zrobić zdjęcie tutaj kleju, tutaj łapki ma eleganckie, cyk. I jest krokiecik, dołącza do frajny. Mam tu trochę rybę, od tego ten będę musiał przykleić zaraz. No i co, lecimy dalej. Teraz myślę, że zajmę się żółwiem. Zobaczcie, tu jest forma na żółwia. W szklance jego skorupa została zrobiona. I właśnie w ten sposób połączyłem sobie skorupę, teraz będę drabiał nogi, głowę i ogon. Popatrzcie, tak wygląda. Wyszedł mega zarąbiście. Jak sobie stoi tutaj, no to wygląda tak. Ogonek tutaj, proszę, wystaje z tyłu, nóżki ze śrubek. Teraz rozkminiam, jak zrobić głowę. Głowa musi być okrągła. Proszę bardzo, stal nierdzewno szlifowana. Jest to element karnisza, który wykorzystam po prostu do żółwia. Będzie miał okrągłą główkę. Tutaj ma oczka. I tak wygląda wokół. Czym by tu teraz się zająć? Zostało nam gwiazda śmierci, aparat oraz kosa. Może zrobię aparat. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz za mną. Jest to aparat, który powędruje do Karola. No i zobaczcie, bo śmiesznie wyszedł całkowicie. Zobaczcie. Cyk, to jest aparacik. Nie Sony, to nie jest Sony, to jest Sory. Jest obiektyw, co więcej regulowany, ale na razie nie będę wam pokazywał, bo jeszcze klej jest w miarę świeży. Mikrofonik tutaj jest, proszę bardzo, taki jak ja właśnie używam w tym momencie. Pokrętło, tutaj jest wyzwalacz, jak można tak nazwać. I tutaj jest, nie wiem, do włączania filmów, do nagrywania. Patyc to jest taka osoba, malarz, tynkarz, akrobata. Tutaj ma u góry oczy, tu zbudowany z dwóch nakrętek. Trzyma sobie gitarę, gra sobie na gitarze, tutaj jest mikrofon, proszę bardzo. No i na płycie sobie stoi elegancko. Totalny sztos. Przygotowałem dla was
świąteczne upominki prosto z moich rąk, wraz własnoręcznie wykonane. Okej. I oczywiście w moim stylu mechanicznym zostały wykonane w 100% z metalu. No wciąż. Jako, że jesteś zapalonym rybakiem. Co jest? Co jest to skruczy? To jest skruczy wykonane. Ej, dobra. To są kombinerek. Ty mi zaimponowałeś teraz. Ej, naprawdę to jest. Chłop, jakbyś sobie wziął 19, to... No wiesz, już chłopie, brakuje ci klucza, rozkręcasz to, rozklejasz. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Za jedno to dobre miejsce w mieszkaniu. Uj, dobra. Krzysiu, ty to chyba powinny zrobić, wiesz, figury takie. Kurna, dziękuję bardzo. Jest żółwik, trzeci. A to jest co? Trzeci do kolekcji. Nie dość, że mechanik, to jeszcze artysta. No. Tak. Mechanik, artysta, kombinator. Dobrze, Paulina, skoro jesteś studentką kosmetologii, puderniczka. Tak jest. Ale fajne. To mogłoby mieć różne zastosowania. I naprawdę trzeba uważać. Trzeba uważać, tutaj jest ostro, jest ostro. Ej, mega dobry. Ej, Krzysiu. Tylko właśnie nie łap za drewienko łap. Ale masz talent. Bo ją sklejaliśmy przed chwilą. Ej, teraz mam Krzysiu, wie jak go nazwać? Nie wiem. Mega ładna, wygląda jak ta Drake'a. No, trochę tak. Ej, śliczne. Zajebista. Śliczne. Wow! Co ty dajesz? Sorry. Sorry. Z regulowanym obiektywem, proszę bardzo. Chłopie, wymienna optyka, zmienna ognisk... Dole, Krzysiu, ale... Czekaj. Czekaj. Krzysiu, puść mnie! Krzysiu. Dzięki, Krzysiu, za prezencik. Posko. Mega fajnie. Zajebisty. Na ciebie jest gość grający na gitarce. Co jest? Dla mnie? Śpiewa. Dla mnie? Śpiewa. Tak. Dla ciebie. Wyjście. Tylko uważaj, jeszcze... jest mega delikatnie, bo lubi... To jest na kleju ciepłym zrobione, więc... Jop. Ej, dobra. Dziękuję bardzo. Do usług, do usług. Wujek na gitarze. Ej. Będę miał już prezent. Nigdy nie sądziłem, że drzemie we mnie taka dusza artysty. Ale nie, zajebiste, moim zdaniem mega kozackie. Serio, naprawdę? To... A ile ci to zajęło łącznie, Krzysiu? Łącznie jest 12 godzin chyba. A właśnie, bo aż pokażę wam jeszcze. Jest wąż za trąby. O! O jest kot krokiet. O! I pająk dla Marcysi. Wow! Ej, kot jest mega kozacki. Kot wygląda jakby robił go jakiś, nie wiem, Salvador Dali. Tak, kot wygląda stary jakby w Paryżu w galerii sztuki. Ale te rzeczy wyglądają tak. Ej, szczerze? To spokojnie mogło być na wystawy. Stary, w muzeum ekipy. O, Murciks. Tylko proszę uważać, bo za drewienko trzymać, bo lubią się, to jest na kleju zrobione, więc lubi. Ale ten. Śliczne. Tu mamy wąża dla trąby, zaraz pójdziemy. A dla ciebie, Marcysia, mam mechaniczną Zosię. Jaka zajebista, ale śliczne w ogóle. Ty sam to zrobiłeś? No. Ale mega kozackie, serio. 12 no. godzin chyba zajęło, 3 dni to robiłem, ale... Zajebiste. Węża ci zrobiłem. Węża z podkładek. Zakrętek zrobiłem. Zakrętek właśnie. Tak, zobaczcie. No, mega zajebiste. Ej, dziękuję. Kojarzy mi się to, jak no. Ten muzeum, ten tak, gościa, to galeria fury. Tam te fury. To wygląda dokładnie tak samo. Przychodzę do was z takimi malutkimi wyjaśnieniami, a zarazem malutkimi przeprosinami, ponieważ w tym filmie miały pojawić się jeszcze dwie rzeczy zrobione właśnie dla Kasi i dla Wujasa. W każdym razie ja nagrywam tą wstaweczkę tutaj dla was właśnie w dzień, w który wchodzi ten film. No i niestety nie udało się dokończyć tych dwóch rzeczy. Brakło po prostu czasu. No i tak naprawdę dzisiaj rano miałem skończyć te dwie rzeczy, ale niestety nałożyło się tyle obowiązków i filmów u innych ekipowiczów, że no nie jestem w stanie fizycznie tego ogarnąć przed publikacją tego filmu. Dlatego zaproszę was do mnie na Instagramka. Myślę, że tak jutro albo maksymalnie pojutrze wrzucę wam proces tworzenia tych dwóch rzeczy oraz przekazanie ich właśnie Kasi i Wujasowi. Także jeszcze raz was przepraszam, jeszcze raz przepraszam Wujka i Kasię, że nie udało się zrobić tego na czas, ale wiecie, czasami nawet jak się chce, no to się po prostu nie da. Jeżeli podobają wam się takie odcineczki, gdzie coś tworzę, no to śmiało piszcie w komentarzach, żebym stworzył coś fajnego, bo w głowie mojej jest kilka planów, ale no nie ukrywam, od was pomoc też bardzo się liczy i bardzo mi pomaga. Bardzo dziękuję, że zostaliście do końca. Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby zostawić subskrypcję, jak jeszcze tego nie zrobiliście, dzwoneczek, no i łapeczka w górę, bo to zawsze motywuje i bang!